Dobry wieczór. O nietypowej porze w audycji Rock Radio wita Jerzy Szlachta, ale za to audycja dłuższa o godzinę. Jan Pielichowski reżyseruje. Przed mikrofonem, tak jak powiedziałem, Jerzy Szlachta. Ale może zaczniemy od takiego sygnału granego na żywo. Pięknie. Tak, zespół KSU w jakiejś części w studiu dzisiaj Polskiego Radia Rzeszów, czyli Siczka, geniu nasz kochany. Witam was serdecznie. I Konrad Oklejewicz, flecista, który tutaj w tym momencie się popisał. Witam, pięknym sygnałem. Jednocześnie członek zespołu Matragona. Tak jest, to chciałem właśnie dodać. Ale zanim przejdziemy do grania, bo dzisiaj powiem tak, kilka komunikatów muszę na początek ogłosić. Po pierwsze, dzisiaj Konrad i Geniu, czyli Siczka, grają. Ja tutaj tylko sprawdzam płyty, które przynoszą, wkładam je do odtwarzaczy. Czy są cenzuralne? Nie, nie, to nie ma znaczenia. Muzyka rockowa nie zawsze jest taka, jak powinna, ale my akurat kręcimy się w okolicy takiej klasyki rocka, to tutaj będzie wszystko ok. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to e-mail do mnie, jszlachta@radio.rzeszow.pl, pod który można wysyłać pytania do panów z grupy KSU, czyli do Siczki, też do Konrada z Matragony i KSU. Trzecia sprawa to, że na oficjalnym kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów jest transmisja wideo tego naszego spotkania z takim minutowym opóźnieniem, bo takie to są techniczne warunki, ale można podglądać, co dzieje się w studiu. W tej chwili 22 osoby już się zalogowało i ogląda nas. I trzecia sprawa, na moim blogu rockblog33.pl wypisujemy na bieżąco wszystkie utwory, które gramy. Tyle się nagadałem na początek. I panowie, czwarta sprawa jeszcze. Jaka? Płyty. A, mamy tu mnóstwo nagród. Zaraz je pokażemy do kamery. Proszę bardzo, one się panowie przynieśli nagrody. Będziemy w jakiś sposób te płyty rozdawać słuchaczom. Jak samopoczucie, panowie, tak na początek? Wspaniałe. Wspaniałe. Dobre, wieczorne. Wieczorne. Po audycji wracacie, tak? Tak. Tak, my się akurat, to jest nasz klimat, czym później, tym lepiej się czujemy, bo jednak tryb nocny prowadzimy życia. Koncerty KSU niekiedy kończyły się późno w nocy, bo wy gracie bardzo długie koncerty. No dosyć długie. Dobrze, powiedzmy, co to grało na początek, bo to jest twoje odkrycie, Siczka, powiedz może. To jest mojej miłości odkrycie, Adrianki. Kalio, islandzka kapela. No też pierwszy raz niedawno usłyszałem i kilka utworów bardzo mi się podoba. No trudno dostępna płyta w ogóle jest, ale moja mała gdzieś znalazła w jakimś sklepie z zabawkami dla dzieci. No ale to duża wytwórnia wydała, Atlantic i Elektra. Ten pierwszy utwór nosił tytuł No Good, za chwilę jeszcze Glass House nam się pojawi. No a ja muszę powiedzieć, że płyta mi się też spodobała i jutro już zacznę poszukiwania też w tych sklepach dla dzieci. Może. Stary dobry rok. Stary dobry rok. Chociaż kapela świeża, bo niedawno powstała. W 2012 powstali. To jest płyta z 2016. Dwa albumy mają na swoim koncie. No ale nikt takiej muzyki nie słyszałem, żeby ktokolwiek grał taką muzykę obecnie. To zapodajmy jeszcze słuchaczom. Glass House, grupa nazywa się Kalio, pisze się przez K. Kaleo, dokładnie. Płyta A, B, a grupa pochodzi z Islandii. To zespół Kalio, czyli taka muza z lat 70. chyba, nie? Mniej więcej. No te klimaty. Chłopaki, ten styl śpiewania, ten styl grania, brzmienia. Ta wytwórnia Elektra to też Dorsów wydawała, z tego co pamiętam. No ty, Jureczku, się bardziej znasz na tym niż ja. Nie no, ale to przynosisz ciekawą muzykę. Mnie się, powiem szczerze, bardzo to podoba i powiem, że będę na pewno szukał jutro tej płyty gdzieś w sieci. Jeszcze jestem ciekaw tej drugiej płyty. Tej pierwszej, bo to jest drugi album. A tej drugiej, czyli pierwszej. Pierwszy, dwa albumy. Tak. No pewnie trzymają ten sam klimat, co i na tym albumie. No mam nadzieję. Kochany, ale my tu nie przyszliśmy po to, żeby dyskutować o muzyce. No, trochę o tym, ale tutaj już
nie SMS-y, tylko maile już przychodzą i od szlachta@radio.rzeszow.pl. To odpowiadaj, to do ciebie przychodzą. Nie, to przychodzą pytania do ciebie, a ja jestem tylko administratorem tego maila. I to oto pierwsze pytanie do ciebie. Witam, to pisze Krzysiek z Gorlic. Gorlice Krosno, tak się podpisuje. Jestem wielkim fanem KS-u. Zbieram płyty, które wszystkie mam podpisane przez ciebie, Siczka. Jednak jak na prawdziwego fana przystało, chciałem zapytać o koncert na rzecz 30-lecia, który odbył się w Ustrzykach. Obiecane było DVD nagrywane przez Mystyk z tego wspaniałego koncertu i cisza. Wierni fani czekają już dekadę, a na jakieś wieści, czy jest szansa, że to się w ogóle ukaże? No myślę, że najpierw ukaże się płyta w Blu-rayu z 40-lecia. Jak się ukaże, będziemy grzebać w tamtym materiale. Ja wszystkie te taśmy zarejestrowane mam akurat w domu u siebie. Dźwięk też mam, także będzie. To jest dosyć długi koncert i to wszystko trzeba zrzucić do komputera, poukładać z każdej kamery. No, przede wszystkim to jest, mi się nawet nie chce za to brać, bo to jednak te kamery były bardzo dobre, ale to na tamte czasy to były jednak kiepskie. Teraz 4K już, tak? No teraz no w Ustrzykach będziemy kręcić już w 4K, ale to nie wyjdzie w 4K, no bo jednak z tym sprzętem jeszcze u nas w Polsce to tak różnie. Telewizory już są, ale no nadawców nie ma. Tak, większość telewizorów już jest w 4K, ale niestety. Tutaj słuchacz z Warszawy pisze, który się Kukuryku podpisuje, ale pozdrawia ze stolicy. Kiedy koncert w Warszawie, pyta jeden ze słuchaczy. No planowaliśmy Stodołę na 40-lecie, ale tam się cała ekipa podobno wymieniła w Stodole. Aha. I nie wiadomo jak to będzie, ale jest jeszcze klub Proxima bardzo fajny. Także coś będziemy kombinować. No, na pewno w tym roku będziemy chcieli na 40-lecie zagrać. To teraz może do Konrada pytanie jest takie i do ciebie też również, ale myślę, że Konrad chyba bardziej na to pytanie odpowie. Czy będą w Polsce koncerty z Matragoną? Drugie pytanie, że był słuchacz na 6 koncertach ostatnio KS-u. Dlaczego jest tak fatalne nagłośnienie? Mega klub w Katowicach to już całkowita porażka. Tak pisze Michał Grzonka. Nie wiem skąd, może o Matragonę pierwsze. Konrad? No, są planowane koncerty z KS-u Matragona w takim składzie, że tak powiem, maksymalnie poszerzonym o 5 osób. Tych koncertów na razie, nie wiem, jest około 4-5 w planie. Ty będziesz lepiej wiedział. Będzie więcej na pewno. Będzie więcej, na pewno do tego się dobrze przygotujemy. No i na razie chyba w tym temacie tyle mogę powiedzieć, bo ten kalendarz koncertowy jest cały czas na razie układany. Coś doskakuje, dochodzi do tego. No a co do nagłośnienia, to niestety to nie jest nasza wina, że dany klub ma jakieś kiepskie nagłośnienie. To nie od nas zależy. My gramy zawsze tak samo na scenie. Brzmienia są te same dokładnie. Zależy, jak ktoś wykręci na przodach to i no, jaki sprzęt mają przede wszystkim. I tu jeszcze jest jedno pytanie na moim profilu na Facebooku. Jeden ze słuchaczy, Stasiu, którego pewnie znasz, pyta, przypomina taki fakt, że 30 lat temu próbowaliśmy zwolnić z wojska Tutaka, perkusistę zespołu, na koncert KS-u w Młodzieżowym Centrum Kultury w Rzeszowie. Pamiętasz ten fakt? A to chyba więcej jak 30 lat. No więcej, mi się wydaje, że tak. To gdzieś na początku waszej, to prawie 4 dychy. A tak, ale my dopiero po 10 latach płytę pierwszą nagraliśmy. Aha. To może być tak może około tak 30 być. Lat. No, takie... no ale nie dało się Tutaka zwolnić. Z wojska. No i Dziarek zagrał, obecny perkusista. Ćwiczył na krzesełkach, pamiętam, tam połyczkami. No i kończyliśmy numer, on jeszcze grał. No i to tak wyglądały te numery. Ale dał sobie radę, jakoś zagraliśmy. I bardzo dobrze. Ta pierwsza seria pytań za nami. Kolejna płyta, którą przyniosłeś. A, moi ulubieńcy też Alice in Chains. Jedna z najlepszych kapel grunge'owych. No właśnie, szkoda. Kto wie, czy nie najlepsza. Odchodzą te Lane Stanley, już go nie ma między nami, tak jak Chrisa Cornella też już nie ma. No, odchodzą ci wielcy artyści rockowi. Szkoda, że tak się dzieje. No ale cóż na to poradzić? No sami to przyspieszają, niestety. No niestety. Tak to bywa. To może dwa utwory teraz, króciaki takie, to może dwa. We Die Young, to jest demo wersja, wcześniej nie publikowana, a potem wybrałeś czwóreczkę Them Bones jeszcze, dwa razy Alice in Chains.
To grupa Alice in Chains nam zagrała. To jest z takiej płyty Nothing Safe. To jest chyba jakiś taki suplement do... Też ją chyba gdzieś mam w domu. Także dzisiaj dużo będzie klasyki muzyki rockowej takiej, bo Syczka, ty bardzo gustujesz, widzę, w takich klasycznych utworach. To jakieś inspiracje pewnie z tego się fajnie czerpie, nie? Tak, nie będę inspiracji czerpał z muzyki, której nie potrafię podobnej stworzyć. No, jest zbyt trudna dla mnie. Słuchaj, to najpierw jeszcze do słuchaczy kolejne komunikaty. Więc tak, na YouTubie profil Polskiego Radia Rzeszów, kanał Polskiego Radia Rzeszów jesteśmy i tam można wideo oglądać z tego, co dzieje się tutaj w studiu Polskiego Radia Rzeszów przy ulicy Zamkowej i zobaczmy. No, 55 osób już sobie to bardzo ładnie ogląda, więc prosimy o zwiększenie tej liczby. Na moim profilu i na profilu Radia Rzeszów takie ładne zdjęcie 360 stopni, można sobie go obracać w prawo, lewo. To mamy taką technikę tutaj. Taki jest młody człowiek, Marek, którego pozdrawiamy i on tutaj takie fajne, sympatyczne rzeczy robi. Ja trochę się gubię już w tej technice. No bo to w takim tempie idzie do przodu. No ale ty to jakimś 4K cały czas mówisz, to też nie jesteś tak z tyłu, że tak powiem. No bo ja akurat dźwiękiem i obrazem się interesuję. Aha, no to dobrze. Co jeszcze? Na moim blogu rockblog33.pl wypisujemy wszystkie utwory, które gramy po kolei, a pod e-mailem jszlachta@radio.rzeszow.pl przyjmujemy pytania do artystów, tutaj do Siczki i do Konrada, który poszedł z pendrive'a teraz jakieś utwory Matragony czytać, żebyśmy mogli je też zaprezentować. Dobrze, no i taka dobra informacja, do pierwszej będziemy ze słuchaczami, to jest kolejna. No i teraz mamy konkurs. To są płyty. Zadaj jakieś pytanie, drogi kolego. Proste, żeby słuchacza... Najprostsze, jakie może być. Mhm. Płyty są do wygrania KSU, Deep Purple, coś tak, tam jeszcze, coś. Gizmodrom, to jest świetna. Koma nowa. Teraz, co tu mamy? Pogodno, najnowsze. KSU, takie... Te singielki to będziemy dokładać. Do każdej płyty. Do każdej płyty. Dobra, okej. Okay. To zadaj pytanie, a ja powiem numer telefonu 17 i 7 dwójek. Proszę dzwonić i od razu odpowiadać. No to proste pytanie. Którą rocznicę zespół KSU obchodzi w tym roku? No zobaczymy. 17, 7, 2. Kto ma ochotę na płytę od Siczki? O, już zdaje się, ktoś dzwoni. Spróbujmy się połączyć. Halo, halo. Dobry wieczór. A, witam. Kto z tamtej strony? Tomek z Krosna, pozdrawiam. Tomek z Krosna. Tomek. Tak, momencik, radio jest cisza. No właśnie, to jest podstawa w rozmowie z nami, wszystko się cała. Tomek, piszemy Krosno, już tak. Pytanie było łatwe, to od razu piszę na kopercie po prostu. Oczywiście 40. 40. Tomek, ty jesteś jakimś wielkim fanem grupy KSU, bardzo? No tak się składa, że tam od 80 lat, odkąd usłyszałem pierwsze jakieś ich dźwięki na kasetach jeszcze przegrywanych przez siostry mojego kolegi, przywiezione gdzieś tam z Bieszczad. Tak zostało do tej pory. To długo, no długo. Regularnie gdzieś tam uczestniczyć w koncertach i oczywiście słuchać, nie? No i zapraszam cię na koncert Dłuższyk 18 sierpnia na stadionie, 40-lecie, 3-godzinny koncert. Super. Super, na pewno się postaram. Oczywiście, darmowy koncert. Nie? A byłeś w Krośnie? Pewnie byłem zaraz przed sceną, przed tobą, już z racji wieku trochę dziwnie to wyglądało, ale jednak był czad i oprócz temperatury, jaka tam była, to było naprawdę super. No, wy troszeczkę chłodniej mieliście tam na dole, bo na scenie jednak było o wiele cieplej i duszno. No, pod sceną też musiało być bardzo gorąco. No, i było. Dobrze, Tomek, mamy tak, co możemy ci dodać. Zacznijmy może od KS-u. Mamy Dwa narody, Nasze słowa, Ludzie bez twarzy. Mamy najnowszą Komę, mamy Pogodno. Mamy płytę świetną, Gizmodrom, to jest debiut. I tutaj Stewart Copeland, między innymi z Police, Adrian Below z King Crimson.
Co jeszcze? Coś tu mamy. Parpli. Kurde, dużo tego. Parpli mamy, Infinity, to wybieraj coś. Znaczy ja jeżeli mogę wybrać, to bardzo bym prosił na pewno jakąkolwiek płytę KSU, ponieważ osobiste mam, ale z dedykacją od Siczki bym bardzo. Mhm. A Dwa Narody? Dwa Narody mam bez dedykacji, jakakolwiek. Wszystkie mam, więc każda się przyda, bo to będzie dla mnie super pamiątka. Dobra, nie ma sprawy. Dwa Narody, singielka dokładamy. To jest zestaw dla ciebie. Pozostań chwilę jeszcze przy telefonie. To zaraz zapiszemy namiary do ciebie, żeby ci to ładnie wysłać. Oczywiście, pozdrawiam Siczkę i chłopaków. Tam. No, dzięki, dzięki. I czekaj, bo już musimy dane twoje spisać. Dobrze, to my teraz powiedzmy, Siczka, że mamy grupę Thin Lizzy na rozkładzie, tak? I słynną płytę Jailbreak. Oni mają wiele słynnych płyt. Wiele. Wszystkie mam, jakie wydali. Kocham ten zespół. To grajmy. To jest zespół Thin Lizzy, nasz ukochany, mój i Gienia. Tak, szkoda też Filipa Lejnota, którego już nie ma też między nami, bo to świetny basista był. No akurat tak się trafiło, że dzisiaj wpuszczamy dużo takiej muzy, gdzie wokaliści nie żyją. No niestety, tak to bywa z rockmanami. Na naszym profilu na YouTubie coraz więcej oglądaczy, że tak powiem, proszę się nie obrazić, że tak mówię, ale to jest taka nowa technologia, którą będziemy stosować niedługo i stosujemy cały czas przy koncertach piątkowych, ale także przy niektórych audycjach. Bardzo prosimy się zalogować na profilu YouTube, na profilu Radia Rzeszów i tam jest bezpośrednia transmisja, wprawdzie z minutowym takim opóźnieniem, no ale można nas podglądać, to jest raz. Druga sprawa, to zobaczmy, co tu słuchacze, o co tu słuchacze pytają naszego tutaj gościa. No właśnie, jak twój pokiereszowany palec od gitary? Byłeś z tym u lekarza? Pyta cię tutaj słuchacz. Skąd? No nie wiemy skąd. Świder 095. A, Michał ze Śląska, jest napisane. A gościa znam. No z palcem jest problem, bo byłem u wielu specjalistów i nie jest to prosta sprawa. Jedynie chyba operacyjnie można to załatwić. Mhm. Ale niestety nie podejmę się operacji, bo żaden lekarz mi nie zagwarantował tego, że... Będziesz grał. Że to mi pomoże. Dobrze, tutaj... Czyli muszę no, męczyć się na siłę jakoś. Seria... Maści jakieś tam znieczulające. Seria kolejnych pytań. Alan z Bielska-Białej do nas pisze. Do jakiego stroju stroisz gitarę? Do Dobrze. W załączniku jest zdjęcie repliki gitary słuchacza, czyli Alana. Zobaczmy to zdjęcie, jak się da otworzyć. Mhm. Coś. O, jest. A to jakiś młody bardzo człowiek, popatrz. Alan, taki młodziutki chłopak, tu jego gitara. I kolejne... Ja myślałem, że to moja. Bo wygląda jak moja... Na której obecnie gram. I pyta, czy dasz mi autograf na główce tej gitary. Umie zagrać wszystkie utwory KS-u. Tak pisze Alan. No, dlaczego mam ci nie dać? No właśnie, to trzeba zapolować na Siczkę. Alanie. Ja do Bielska-Białej jeżdżę często, bo tam mam brata także. A. Jestem 5-6 razy w roku w Bielsku-Białej. To jakby Alan do ciebie na Facebooku napisał, że... Żeby mu dać znać, kiedy ty tam będziesz, to moglibyście się spotkać. Tak. Dobrze. Na wiosnę na pewno będę. Na wiosnę. Dobrze, to teraz pilne, ważne pytanie do Siczki. A nie, to jest od Alana. Jeszcze proszę nam dać trochę czasu, bo tych maili jest bardzo dużo, więc Michał ze Świerklen na Śląsku płyta. Jeszcze odnośnie nagłośnienia Mega Klub odpisał mi po koncercie, że nagłośnienie to wina zespołu. No nie, no bez przesady. Tak odpisano. A co pisał do Mega Klubu? Tak, bo był wściekły na nagłośnienie, odpisali, że to wina zespołu. Przecież wyjaśnijmy, zespół wychodzi na scenę, ma backline'y i on gra, a kto... Mamy zawsze to samo ustawienie, to dlaczego zespół na jednym koncercie brzmi dobrze, na drugim źle, no. No bo ten, który siedzi za konsoletą i puszcza to wszystko na przody, to on... Tak, on wszystko ustawia tak, jak powinno być, a no widocznie właśnie. Coś tam może...
Ale dobrze, nie przepychajmy się, bo na wielu zespołach różnych, zagranicznych też niejednokrotnie nagłośnienie. A to też zależy, gdzie się stanie. No, no właśnie. Gdzie się stoi, w którym miejscu. Ja byłem na... Na przykład ja bardzo nie lubię jeździć na Narodowy Stadion na koncerty, bo byłem na polu McCartney'u i siedziałem na trybunie wysoko. Bo to tam tragedia chyba tragedia. Musiała być. Ale byli znajomi na Metalice i mówią, że też tam dudnienie tylko było słychać, że fatalnie nagłośnienie na Metalice. Z kolei byłem na Orange Warsaw, też na Narodowym. I na przykład taki zespół jak Queens of the Stone Age brzmiał fajnie, bo to taka marszowa, rytmiczna, rockowa muzyka. Ale Kings of Leon fatalnie. Na jednym i tym samym koncercie. No. Proszę nie pytać o nagłośnienie, bo to jakby nie wina jest Eugeniusza. To nie nasza półka. Dobrze, tutaj popatrz. Wojewódzki Dom Kultury, Kurier Karpacki zapraszają na koncert powitanie roku szkolnego, na którym wystąpi zespół KSU Krosno. Wojewódzki Dom Kultury, pierwszy dzień września 1995 roku, sala widowiskowa, godzina 17. Widziałeś, pamiętasz taki bilet z waszego koncertu? No, taki szary, fajny. A gdzie tu? Aha, w Domu Kultury. Domu Pamiętam, Kultury. Gdzieś tam graliśmy. Tak, tak. No widzisz. Dobrze, to tyle serii pytań, bo teraz mamy bardzo ważną płytę do zaprezentowania. No, na której się wychowałem. Mhm. Jeszcze szkoła podstawowa. Breakout Blues. I następny wokalista, który nie żyje. No tak, ale powiedzmy, że w niedzielę 50. rocznica powstania zespołu, 50. rocznica powstania właśnie grupy, rocznica śmierci Tadeusza Nalepy. I tutaj w Rzeszowie będą się odbywać takie uroczystości o 15.30 na ulicy 3 Maja przy pomniku spotkanie fanów, a potem w Wojewódzkim Domu Kultury koncert Piotra Nowaka, Piotr Nowak Band, i my ten koncert będziemy transmitować, ale na ten koncert trzeba mieć zaproszenie, a tam już nie ma od 2 tygodni. No, to już się raczej nie uda dostać. Nie uda się dostać. Dobrze, to ulubiona płyta twoja z breakoutów, tak? No, jeszcze karaty, blues. To jest która? To jest blues. To mamy bluesa, tam ze tą słynną okładką, prawda? Coś niesamowitego, prawda? Okładka Tadeusz Nalepa i jego syn. No, tą okładkę to mam w głowie od dziecka. No tak, tak jak słynne inne też okładki, dobrze? Zresztą jak breakout, to breakout. No, te wszystkie płyty były dobre. Ona poszła inną drogą, a potem zagrajmy Co stało się kwiatom. Tak może być? Tak. Proszę bardzo. Breakout. Tak, jesteśmy po godzinie 23. 14 minut po 23. Napoleon Bona, tak, grupa Budgie rozpoczęła drugą godzinę późniejszej audycji, późniejszego wydania audycji Rock Radio. Przypomnę, że w studiu Konrad Oklejewicz i Geniusiczka, czyli KSU Matragona. Witam po przerwie. Witamy, podobnie. Zapytam, jak samopoczucie? Chyba lepsze jak było. Ha, popatrz, co tu się dzieje. To do was wszystkie te maile. Tutaj piszą mi słuchacze, tak, może statystyki jakieś podam. Ile nas osób teraz ogląda na YouTubie? 61 osób dokładnie. Bo na kanale YouTube Polskie Radio Rzeszów ma swój taki profil i tam można oglądać to wszystko, co dzieje się w studiu. Z takim minutowym opóźnieniem, ale dokładnie można wszystko sprawdzić. Tutaj słuchacz donosi, że na takim, na takiej stronie TuneIn Radio, to jest taka strona, na której są wszystkie stacje radiowe świata i przez tę stronę można ich słuchać. W tej chwili Polskie Radio Rzeszów 9400 osób. To dobrze. To do was. To wszystko dobrze. Jest dzięki wam. I ja się trochę podkręcę, podlansuję. KSU w studiu. Dobrze. To co? Seria pytań teraz, ale nie wiem, co mam wybrać. Ja w ogóle chciałem przeprosić też niektórych słuchaczy, że niestety nie wszystkie pytania, które przysłali, padną. Ja już teraz mogę tylko na chybił trafił wybierać, bo jest bardzo dużo maili. No to jedźmy. Rock Radio, taki zatytułowany e-mail. Tak. Nie lada... Bo podwójna gratka przytrafiła mi się i wszystkim słuchaczom Rock Radio i fanom KSU, więc korzystając z okazji serdeczne życzenia dla was. Dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu przeciwieństw losu dla Genia, Jurka i dla Konrada tutaj. Co do pytań, kiedy będzie nowa płyta? Tutaj pyta słuchacz. I gdzie można was będzie usłyszeć na większych festiwalach? Na razie...
Dziękujemy za życzenia. Bo to 40-lecie zespołu w tym roku. No 40-lecie. No, główny koncert odbędzie się w Uszykach 18 sierpnia na stadionie. Mhm. Także to będzie ten taki najdłuższy, najbardziej rozbudowany, w największym składzie. No i będą jacyś goście. Na pewno poprowadzi Skiba koncert. A, znany wszystkim. Obiecał mi, że coś zaśpiewa też. Może jakąś wspólnie piosenkę no zrobicie. Miałem kilka gwiazd zaproszonych. No, rozmawiałem z Kazikiem, ale Kazik niestety, on mówi, że do 12 sierpnia mógłby przyjechać, ale później niestety nie. Uh-huh. Muniek też mi wycofał w ostatniej chwili. Mówi, że jest zmęczony trasą 90 koncertów i mówi, no że tak. Wyjeżdża do Stanów, bo już od kilku lat się wybiera, umawia się z kumplem, także wycofał mi się. No i Gośka Ostrowska, nie wiem jak tam z nią, bo ona też prawdopodobnie w tym terminie do Stanów poleci, ale mam na oku jeszcze parę innych osób. Tak jest. Kolejne pytanie od słuchacza, który Alan Witos jakoś tak się tu podpisuje. Pamiętam jak powiedziałeś, że twoim marzeniem jest podtrzymać gitarę Hendrixa. To właśnie moim marzeniem jest podtrzymać twoją gitarę. To bardzo mi miło. Powiedziałeś zresztą tak, że chciałbyś podtrzymać gitarę Hendrixa? A gdzieś tak powiedziałem. Mhm. Nawet dotknąć. Ale coś tam na poprzednie pytanie jeszcze chyba nie odpowiedzieliśmy. My, a na wielkich festiwalach właśnie, których, bo mówiłeś już o tym, na wielkich festiwalach jakichś można was będzie zobaczyć. No to tu Dębica co robi, na tym festiwalu zagramy, to przed Uszczykami chyba trzy dni, jakoś tak. A, i przecież live festiwal, jesteście tam, taki dzień punk rockowy jest w Oświęcimiu. Ale to ja jadę na ten jeden numer, co jadę zaśpiewać. Aha, no właśnie. Tak. No ale tu koło Dębicy na ten festiwal, na Chat Festival, tak? Chat Festival, tak no jest. No to tam zagramy. Jurek nas na razie nie zaprasza. Owsiak, nie wiem, pogniewał się, czy co się stało, nie wiem. Słuchaj, teraz tu pytanie jest takie. Na jakichś festiwali to tam nie przewidujemy, no. Zobaczycie, co się jeszcze zdarzy. No, jeszcze jest czas. Czy KSU planuje wydać dyskografię na winylach? Prawdziwe słuchanie muzyki to tylko z winyla. Radek z Podlasia aż pisze do nas w takiej sprawie. Myślałem o tym, ale to są strasznie duże koszty wydania wszystkich płyt na winylach. Mhm. KSU towarzyszy mi od lat 80. Nigdy nie przypuszczałem, że będę z takim sentymentem wracał do wszystkich utworów. Kiedy koncert w Łodzi, która niestety jest omijana przez Syczka i spółkę? Rafi pozdrawia. Pewnie z Łodzi pisze. Coś tam w Łodzi się szykuje, ale nie pamiętam dat. Aha. To management pamięta. No co ja dalej? Nie jestem za bardzo zorientowany z koncertami. Czy będzie reedycja płyty Ustrzyki, bo już od dawna jest niedostępna? Będzie. No, postaram się, żeby jednak w tym roku wyszła ta płyta. Mhm. Jedźmy dalej. Z jakimiś dodatkami oczywiście. A pana reżysera prosimy, że jak za długo tu będziemy rozmawiać, żeby dał znak, żebyśmy coś zagrali. Dobry wieczór z Wysokiej Strzyżowskiej. Z jakich źródeł głównie czerpiesz motywację do gry? Już ponad 40 lat. To do ciebie. Nie wiem, no, ja różnej muzyki słucham, ale muzyka powstaje w głowie po prostu. No, nie wzoruje się na jakichś kapelach. No dobrze, to może poprzestańmy na tych pytaniach, bo za chwilę będzie Black Sabbath. A potem będziemy o Matragonie trochę, bo Konrad tutaj tak siedzi. Konrad wymyślił już pytanie w konkursie następnym telefonicznym. Są płyty Matragony, zresztą zestaw jest duży, można będzie coś wybrać. Black Sabbath, czwóreczka słynna, tak? Tak, no trzeba było coś pogrzebać w innych płytach niż Paranoid i Sabbath, Bloody Sabbath. No to zaczął nam się Changes, już słyszymy. Przepiękne nagranie. I potem coś jeszcze. Panowie, Black Sabbath, Snowblind, a wcześniej Changes. Zmiany. To niesamowita kapela.
Ukazał się niedawno ten już taki ostatni koncert z Birmingham. On jest też w tej najwyższej jakości, bo wiem, że ty jesteś, Syczka, wielkim fanem. Tak. Kupiłem tu w Rzeszowie. To jest świetna jakość. Tego. Wszystko, co na Blu-ray wyszło, Black Sabbath mam. Ja ze smutkiem muszę stwierdzić, że nigdy nie byłem na Black Sabbath z Ozzy Osbornem. Jakoś tak mi się nie dało. Z Tony Martinem byłem. Też był niezły koncert Cozy Powell na bębnach. Tak. Ale rozmawiałem z człowiekiem, który był właśnie na tym koncercie. Mówił, że niesamowite przeżycie. Niesamowite, tak. Ja byłem, zdaje się, w Zabrzu to było, gdzieś na Śląsku w każdym razie. Muszę odkurzyć te swoje zapiski i tam gdzieś sobie znaleźć. To tak gramy muzykę. Ja słuchaczom przyznaję, że ja dzisiaj tutaj nie przyniosłem własnych płyt. To wszystko tutaj Konrad... Ale zapewniam was, że Jurek podobny też ma. Podobne klimaty. To jest prawda. Konrad Matragona, to jest twoja działka. Co dzieje się teraz w Matragonie, powiedz? No, w tej chwili pracujemy nad nową płytą. Mamy też 25-lecie, obchodzimy w tym roku, więc chcemy z okazji tego 25-lecia wydać nową płytę. Jest taki projekt Anarty się nazywa, który już gramy go od 2 lat i chcemy go w końcu wydać na krążku, także myślę, że za 2 miesiące płyta będzie gotowa. Aha. A w związku z płytami, to przywiozłem też do studia tutaj płyty, które chciałbym przekazać. Słuchaczom. Tak, chciałbym ogłosić konkurs. Podam numer telefonu 17 i 7 dwójek, a Konrad za chwilę powie, jakie jest pytanie. A zestaw jest niezły. Tutaj jest płyta Matragony, Balnicki Księżyc, to jest taka epka mała, tak? I jeszcze do tego Za mgłą singielek, wersja radiowa grupy KSU, którego nie można kupić w sklepach. Tego. Nie, bo to tylko... To jest numer, który chyba był do klipu nagrywany. Konrad, pytanie. W którym roku po raz pierwszy muzycy KSU zagrali ze składem Matragony? Nie pełnym składem, ale z muzykami Matragony. Dla ułatwienia dodam, że można to odszukać w internecie. Jest nagranie. Jest cały koncert zamieszczony. 17-7-2, zdaje się, ktoś dzwonił i na razie się rozłączył, bo myślał, o, teraz ktoś dzwoni, zobaczymy. Dobry wieczór. Nie. No to poczekajmy. Dobrze. Który to był rok? To nie było tak bardzo dawno, tak? No nie. No, no jak powiemy, ile lat temu, to... No to zaraz trafią, nie? No ale nie szukają. Fajny zestaw jest do wzięcia. My tutaj przygotowaliśmy następny zestaw do grania. Zobaczmy może, co się dzieje z pytaniami. O, ktoś dzwoni. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam odpowiedzieć na pytanie, czy to był rok 2015? No, zgadza się. Tak. Dobrze, a kto to nam odpowiedział ładnie, tak? Michalina. Michalina słucha grupy KSU, rozumiem, i to jest, jakby powiedzieć, taki zespół kultowy dla Michaliny, tak? Tak, zdecydowanie. Staram się jeździć na większość koncertów. Tutaj byliśmy w Krośnie, byliśmy w Rzeszowie, w Skrzykach jesteśmy co roku, także... Także bardzo często jeździmy. 40-lecie w tym roku zespół KSU obchodzi. Tak, byliśmy właśnie na pierwszym koncercie w Rzeszowie, właśnie w Lifehouse'ie ostatnio. Byliśmy też w Krośnie, do Ustrzyk też się wybieramy. Także. To praktycznie jesteście prawie wszędzie. No tak, jeździmy za wami, staramy się jeździć cały czas. Droga Michalino, w takim razie może jakieś pozdrowienia dla tutaj członków zespołu? Tak, chciałabym pozdrowić wszystkich członków zespołu KSU, zespołu Matragona i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów, pana, panie Jurku również. Dziękuję bardzo. No i składam życzenia oczywiście Siczce, oby nam grało jak najdłużej, bo naprawdę jest super. Dzięki. Droga Michalino, zostań chwileczkę przy telefonie, proszę się nie rozłączać. My za chwileczkę się umówimy co do przekazania tej płyty, tych 3 płyt, bo tu jest taki zestaw. Siczka, Wishbone Ash teraz. To jest... Zresztą niedługo, chyba w marcu jest koncert w House grupy Tak, Wishbone tylko Ash. To już nie jest tam ten, jest jeden ten skład. No. Tak. No ale płyta słynna, Argus. Niesamowita. Ja zawsze szukałem pierwszej płyty długo i mam ją na kompakcie
i jeszcze z autografami. No też niepełnego składu. Oni byli wtedy w Przemyślu, ale tam wtedy dwóch było oryginalnych członków. To co? Wybrałeś dwa utwory? Wybrałem nawet trzy. Trzy? Nie, no bez przesady. Dwa no. Zagrajmy. Dobrze. The King Will Come będzie. No a potem znowu Warrior. Najpierw mieliśmy Warriora Thin Lizzy. Ale to nie są te same utwory. Tak, na zachodzie jest to możliwe, dopuszczalne, że tytuły się powtarzają, bo u nas w Polsce nie za bardzo. Nie można do ZAX-u tych samych utworów o takim samym tytule zgłosić. Tak? Do tego nie wiedziałem. Tak. To coś niesamowitego. Trzeba tytuły zmieniać. Albo coś dodać do danego słowa. Przecież o jakimś wojowniku każdy z zespołów może mieć inne pojęcie, inaczej to skomponować, napisać inny utwór. Ale chodzi o sam tytuł. O prawa autorskie. Tego nie wiedziałem. To jest informacja, którą dzisiaj tutaj wynoszę z tej audycji. W takim razie dwa razy Wishbone Ash. Tak, jeszcze wskoczymy między kolejny utwór, między Warriora Wishbone Ash, bo tutaj Siczka podjął decyzję bardzo ważną w sprawie pani Michaliny, tak? Tak, Michalinka dostałaś jeszcze ode mnie dodatkowo płytę KS-u. Niesamowite. No to, no kochani, jeśli chodzi o konkursy, bo tutaj dość dużo panowie przynieśli takich bonusów, płyt do rozdawania, to proszę jeszcze na radiowego Facebooka wejść i tam też są takie singielki za mgłą, które można dostać w konkursie. Radiowy profil, Radia Rzeszów profil na Facebooku, bo to jest wersja radiowa i też nie do kupienia. Więc to są rarytasy kolekcjonerskie, powiedziałbym, tak? No inna wersja przede wszystkim utworu. No właśnie, i to jest ten. Dobrze, to teraz szybciutko, żeby już dać słuchaczom trochę oddechu muzycznego, będzie Warrior Wishbone Ash, ale przyniosłeś też płytę Bad Company tutaj. To też taka ukochana twoja, widzę, kapela. No, tak, Paul Rogers. Znakomity wokalista. Free, Bad Company. Tak jest. Rock Steady potem będzie jeszcze po Wishbone Ash. Dwanaście minut po północy. Dłuższe wydanie audycji Rock Radio do pierwszej. W studiu goście Konrad Oklejewicz, Matragona KS-u i Eugeniusz Siczka. Olejarczyk też. Po raz trzeci witamy was. Witamy. Po raz trzeci zapytam, jak samopoczucie po północy? 1 marca. 1 marca, tak jest. Bardzo dobre samopoczucie. Bardzo dobre. To była grupa Alter Bridge, Find the Real z koncertu na Wembley. Tutaj Miles Kennedy wokalnie. Ze Slashem kiedyś przyjechał do Polski. No właśnie Slash go sobie przygarnął ostatnio, zauważyłem. Już też mam jakieś płyty na Blu-rayu ze Slashem. No, to jest Slash, to jest... Ja uważam, że Alter Bridge sobie sami dobrze, bardzo dobrze radzą. Tak. Ale Miles Kennedy to jest taki, no, sympatyczny wokalista, powiem szczerze. Zresztą to widać na scenie, jak tak, się koncert wygląda. A Slash z Gunsami. No dzisiaj o 10:00, nie wiem czy wiecie, już można będzie kupować bilety na Stonesów. Ja się przymierzam. Wiem, dowiedziałem się. Przesadzili tylko z cenami, no ale niech będzie. Dobrze, to teraz szybciutko jeszcze komunikaty. jszlachta@radio.rzeszow.pl. Tutaj bardzo dużo pytań do Siczki, zaraz będziemy je zadawać. Na moim blogu Rockblog 33 utwory po kolei, Facebook radiowy i też mój profil działa. No i na YouTube jest kanał Radia Rzeszów, tam można nas zobaczyć, bo jest kamera uruchomiona i też działa. Dobrze. To jest takie pytanie techniczne troszeczkę, Siczka, do ciebie. Na Facebooku jest konto Eugeniusz Siczka Olejarczyk. Coś się zdaje słuchaczowi, że to nie jest prawidłowy profil twój. Czy masz rację? Czy ktoś prowadzi za ciebie ten profil? Eugeniusz Siczka Olejarczyk. Ja też go widziałem, powiem szczerze. To jest dodatkowy, ja nie wiem. Ja się na tym za bardzo nie znam. Może ktoś założył. Proszę wchodzić najlepiej na KSU. Najmłodszy fan pozdrawia. Zobaczmy, tu jest jakieś zdjęcie najmłodszego fana. Co to za zdjęcie? O, popatrz, jesteś tu z najmłodszym fanem, a on ma koszulkę AC/DC. Poznajesz? Chyba poznaję. Podejdź do komputera. O,
Poznaję, to chyba nie jedno zdjęcie sobie robił ze mną. No właśnie, no to wiesz co, ale to przez lata to strasznie dużo tych zdjęć musiałeś mieć. I chyba był z kolegą tatą. Mhm, dobrze. On zawsze z tatą jest na koncercie. To nie, zobaczmy, to pytanie ważne. Tutaj ten słuchacz z Bielska pyta, na którym profilu ma pisać. No, na KSU najlepiej, to będzie, tak. Będzie łatwo. Dobrze. Ja już teraz tam kontroluję, zaglądam, tak, bo kiedyś nie zaglądałem tam w ogóle praktycznie. Pozdrawiam serdecznie Siczkę i Konrada. Byłem na koncercie w Rzeszowie i mam nadzieję, że zespół się jeszcze w tym roku rozkręci, bo pozostał pewien niedosyt. Nie było żadnego rzadko granego numeru, żadnych niespodzianek, a na taką okazję przydałaby się mocne odświeżenie koncertowej setlisty. Chciałbym też zapytać, skąd ostatnie zawirowania wokół kapeli, a to już się wyjaśniają sprawy poza nami. No i najważniejsze, trzymam kciuki za nową płytę. No właśnie, wróćmy do tego i pierwszej części tego pytania. Dlaczego nie ma takich utworów rzadko granych i o tym odświeżeniu setlisty tutaj słuchacz pisze z, no jakby tak z Poznania. Posłuchał fanów, bo ja wychodzę do ludzi po koncertach. Mhm. Co byśmy mieli zagrać, jakie mają życzenia, no to niestety ten koncert musiał trwać około 4 godzin. No tak, to każdy by chciał, żeby coś zagrać. No ale na pewno na koncert w Uszczykach, na jubileusz przygotujemy jakieś utwory, których nie gramy w ogóle na koncertach. Dobrze, tutaj teraz zobaczmy, jeszcze są pytania. No czy... i oczywiście nowe. No właśnie. Płyta się produkuje. Czy na kolejnej płycie zespołu KSU też będzie można usłyszeć tak rzadkie instrumenty jak na płycie Dwa Narody? Właśnie, różne orientalne. Pyta tutaj słuchacz z Ania, pyta słuchaczka z rockowej stolicy Polski, czyli z Jarocina. Nawet więcej będzie można usłyszeć tych instrumentów. To właśnie tak się zastanawiam, czy wy nie zmierzacie na kolejnych płytach właśnie w ten taki troszeczkę folkowy kierunek. No ktoś musi ten folk bieszczacki stworzyć. Aha. I może nam się uda wspólnie z Matrogonem. Ja myślę, że tu trzeba przede wszystkim zadać sobie takie pytanie, żeby KSU po prostu nie nabrało, nie zmieniło swojego kierunku, żeby ten kierunek jednak był taki sam, docelowy, taki jak po prostu geniowi grają skrzypce w sercu, ale do tego chcielibyśmy jakby, żeby troszeczkę takich ciekawych, różnych brzmień przeniknęło do zespołu. Dlaczego nie w końcu? No trudno grać płynie 40 lat i słuchać rępolenia tylko gitar, no. Trzeba coś zmienić. Jakieś dodatkowe instrumenty, jak się pojawiają, to jest dosyć ciekawe. Ale możemy na pewno słuchaczom powiedzieć, że pojawi się jeszcze kilka nowych instrumentów i mam nadzieję, że będzie to zaakceptowane przez nich. Styl będzie zachowany. Muzyka będzie w tym samym klimacie. Dzisiaj utwory, które gramy w audycji Rock Radio, wybierają panowie tutaj obaj, czyli Konrad i Geniu. Za chwilę będzie jeszcze Alter Bridge. Jeszcze mogę obiecać, że jeden konkurs telefoniczny będzie. Zestaw tu mamy na bogato przygotowany. Ale teraz Alter Bridge będzie w utworze Come to Life. No i mamy tutaj klasyczną płytę zespołu Rainbow też. To może wybrałeś? Man of the Silver Mountain. Popatrz, znowu następny wokalista, który nie żyje. Tak się poskładało dzisiaj. No tak się poskładało, że prawie każda kapela, którą dzisiaj puszczamy, to... Nie, w Alter Bridge żyją wszyscy. No ten, tak, ale większość tych kapel to... No tak jest, no. My słuchamy tej klasyki lat 70., 60., 80., a tu niestety wykrusza się ta stara gwardia. Już. A to jest chyba bodajże pierwsza płyta z tego, co pamiętam, Rejno. To z pierwszej płyty, najpierw będzie Alter Bridge, a potem z pierwszej płyty Rainbow, jeszcze potem na płytę Rainbow wrócimy. Man of the Silver Mountain, pierwsza płyta Rainbow. No, Richie Blackmore ma nowy Rainbow, teraz ponoć koncertuje. I jakiś nowy, ta jego dziewczyna, czy też żona Candy Knight w chórkach z nim tam śpiewa, bo ten Blackmore Knight już trochę zaprzestał, bo już tak nudne kolejne płyty nagrywał. Jest coś, jest. Ale na Blu-rayu chyba też to wyszło. No,
No, on koncertuje teraz dużo właśnie, ale mógłby nagrać nową studyjną płytę Rainbow, prawda? To by było wydarzenie. To jest pod nazwą Rainbow, ale z tego co pamiętam, ja to chyba oglądałem gdzieś niedawno, to tam jest dalej z tą swoją laską śpiewa, te swoje takie. Blackmore's Night. No, ona jest tam w Chórkach, tak, tak. Ja byłem w kopalni soli w Wieliczce na Blackmore's Night na koncercie kiedyś, parę lat temu. To ciekawe musi być. 300 osób było tam, bo ta kaplica Świętej Kingi nie mieściła więcej jak 300 osób. No, bardzo ciekawe. Jak on to zagrał dla 300 osób? To ktoś musiał zapłacić, bo on taki z tego co wiem to trochę sknera. Centuś, sknera. Tak. Ale my za to nie jesteśmy centusiami, bo mamy jeszcze jedną płytę KSU i tutaj singielek dokładamy. 17 i 7 dwójek to numer telefonu. No to powiedzmy, że tytuł tej płyty jest Ludzie i stawiamy trzy kropki i trzeba uzupełnić, tak? Może być. Ubierzcie słuchawki, żebyście słyszeli, co ktoś ma do powiedzenia nam. Zobaczmy, kto dzwoni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto z tamtej strony? Grzegorz z Przemyśla. Grzegorz z Przemyśla. Więc ja powiedziałem ludzie, a co dalej? Oczywiście bez twarzy. No to tutaj, że tak powiem, co mamy do powiedzenia, panie Gienku i panie Konradzie? Nagroda została wygrana. Nagroda została wygrana. Wow. Trudne pytanie. No ale my też tu nie chcemy tworzyć jakichś koł fortuny, teleturniejów i innych tego typu sytuacji. Cieszymy się, że Grzegorz z Przemyśla jest z nami. No, ja tym bardziej się cieszę. A na YouTubie oglądasz nas, czy nie? Tak, oglądałem cały czas. No właśnie. Dobrze, a kiedy to według ciebie KSU ostatnio w Przemyślu grało? No w Przemyślu na rynku był koncert. To poza konkursem już. 3 lata temu, wydaje mi się. Mhm. Na Przemyślu rynku. Chyba Wielka Orkiestra, nie? Na Wielką Orkiestrę, tak. Chyba tak. Mhm. Dobrze. Tak, co tak zimno było strasznie, pamiętam. Zimno. Tak zmarzłem w graby. Płytę mamy podpisać, panie Grzegorzu? Oczywiście, jak najbardziej. No jak zgadłeś, to i tą płytę dostaniesz. No dobrze, to proszę pozostań chwilę przy telefonie poza anteną, zapiszemy twoje dane. Właśnie, to jeszcze będzie teraz Rainbow, bo to są utwory, które wybrał Syczka, Temple of the King. A potem jeszcze nam poleci Toys in the Attic, ale jeszcze mamy przed godziną pierwszą zaplanowane utwory Matragony, także proszę się nie martwić. Konrad tutaj coś wybierze. Proszę bardzo, Rainbow, a potem Aerosmith. Dobrze, to grupa Aerosmith, to jest taka kolekcja, Toys in the Attic tutaj. Lubisz Aerosmith z tego co wiem? Lubię, ale pierwsze 4 płyty. No tak, bo one są takie bo zupełnie inaczej grali. Mhm. Słuchacze tutaj do nas piszą w różnych sprawach, między innymi no, jest tu takie pytanie o management zespołu KSU, ale to jest jakby wewnętrzna sprawa zespołu. Ja myślę, że nie powinniśmy dotykać spraw, które jakby nie są w sensie takim, no... Fajnie, powinniście się muzyką interesować. No właśnie, powinni się muzyką. Jak tutaj drogi Nikodemie, który do nas pisze, że jakby traktujemy... Aha, to Nikodem pisze? Tak. Nikodem, ty się może wytłumacz za ostatni koncert w Rzeszowie. Przywiozłeś jakąś dziewuchę, rozrabiała nam przed sceną, atakowała ludzi. Tego przypilnuj. A to jak to mnie kodem pisze, to dla mnie jest wszystko jasne. Dobrze, to w takim razie zostawiamy ten temat. Nie wchodzimy w sprawy takie czysto techniczne. I teraz kolejne pytanie. Chodzi tutaj słuchaczom o płytę zespołu Pogodno, która tutaj jest Sokiści
A skąd oni wiedzą, że to taka płyta leży? No bo ja mówiłem na początku. Mówiłeś? Sokiści chcą miłości. I pyta słuchacz tak, kto ją przyniósł? Geniu czy Konrad? Pytam, bo część zespołu Pogodno pochodzi z mojego miasta, czyli Mikołowa, i są dobrymi znajomymi. Zdziwili się, że ich płyta jest wygrana do wygrania u was w studiu. Są miło zaskoczeni i serdecznie pozdrawiają KSU na 40-lecie, czyli grupa Pogodno was pozdrawia. Bardzo wam miło. Płyta dzisiaj może nie będzie już do wygrania, bo już nam niewiele czasu zostało, ale mówiliśmy na początku, że ta płyta jest w zestawie do wygrania. Ale poczeka sobie. Poczeka następnym razem na pewno. Pytanie do Gienka. Gienek, czy mógłbyś krótko opowiedzieć o swojej diecie? Bo mimo wieku świetnie wyglądasz. Dieta. Dużo ryb trzeba jeść. Dużo ryb. A nie wiem, czy tak świetnie wyglądam. Tylko szczerze, co do tych ryb, to naprawdę trzeba sprawdzić, które ryby, bo już chyba niewiele pozostało ryb, które zdrowych, można... Zdrowych. Znaczy ja, jeśli chodzi o ryby, i tu się z tobą zgadzam, bo bardzo lubię, tylko morskie. Nie lubię tych rzecznych i stawowych ryb, bo one jakoś tak mi, nie wiem, nie pasują. No hodowlane są najgorsze. Co cię zainspirowało, by rozpocząć karierę muzyka? To takie pytanie jest od Marcina ze Strzyżowa. No jak człowiek od dziecka słucha muzyki, to w końcu go ciągnie do tego, żeby coś tworzyć. Ja na to mówię inaczej. Dostałeś dar od Pana Boga. Tak to jest. Może być. Może być. Dosyćki pytanie ważne. Gdzie kupujesz takie spodnie z wilkami? Nie, spodnie kupuję bez wilków, tylko je daję do nadruku. W którym studiu będzie nagrywana nowa płyta? To już tak... Bo już no jak zwykle, jak ostatnio u mnie w domu, a będzie zgrywana, to znaczy bębny na pewno będą nagrywane w zawodowym studiu, a gitary, wokale, wszystko. Motrogona nagra u siebie, ja u siebie swoje rzeczy. Połączymy to później do kupy i pozdrowienia i nie będzie do dół. Super. Wielkie pozdrowienia dla Gienia. Kłania się Macieja ze Skawiny. Żyj wiecznie, przyjacielu. To taki e-mail. Tak o, się... Maciuś. Stary fan. No to widzisz. Maciuś i Kasia. Pozdrawiam. To jest kapitalna sprawa, że artysta zna swoich fanów. O, zablokował mi się e-mail. Bo jest bardzo duży mail. Dobrze. To teraz jeszcze będzie... Aerosmith raz, a potem już wrócimy do Matragony, bo jeszcze trochę tam czasu zostało, a Matragonę trzeba grać oczywiście. No, Aerosmith taki nietypowy numer. Nietypowy, jego tytuł Round and Round, proszę bardzo. Tak, to grupa Aerosmith nam się produkowała na koniec. Panowie, szybko zleciały te 3 godziny, powiem szczerze. Ale kiedyś może następnym będą. Następnym raz będzie, na pewno. To jest bardzo przyjemnie mi się z panami tutaj... Nie wiem, czy zauważyliście, że nie zagraliśmy ani jednego utworu KSU. W audycji o KSU. Nie zauważyłem tego. Ale to panowie, wy dobieraliście dzisiejszą setlistę i ja tu, jak to się mówi, nie mam nic do powiedzenia praktycznie. Bo szczerze mówiąc, nie mam nic do zaoferowania. Jak nie? Będzie nowa płyta? Nawet jak to nie jest zdążę, bo inna sprawa. Obawiam się, że mogę nie zdążyć do koncertu w Uszczykach, skończyć płytę, ale na pewno już część numerów będzie i jak się pojawimy tu... to wpuścimy coś nowego. Matragona jeszcze szybciutko, 2 utwory będą, ale powiedz jeszcze szybko słuchaczom, jak to się stało, że dołączyliście do grupy KSU? Konrad. Więc jakieś 3,5 roku temu Geniu zadzwonił do mnie, przedstawił się jako Siczka. Na początku w ogóle nie wiedziałem, nie mogłem zakojarzyć, kto to jest Siczka. Ale ciebie zmroziło od razu. Nie, bo nie wiedziałem, z kim rozmawiam, ale to potem z rozmowy wynikło właśnie, że z KSU i dopiero wtedy mi tam gdzieś zaskoczyły tryby. No, zaproponował mi współpracę. Powiedziałem mu, żeby zadzwonił do mnie za 3 tygodnie, bo mam w sumie jeszcze 3 inne zespoły. Mam pracę, obowiązki. Też z żoną chciałem rozmawiać, bo to wiadomo, granie w zespole, który dosyć często koncertuje i jeździ, to niestety no, jest to jakieś tam poświęcenie. No i po 3 tygodniach Geniu zadzwonił.
Więc powiedziałem wstępnie, że spróbujemy razem popracować. No i wybraliśmy się razem z żoną do Gienia. I to był taki moment przełomowy, bo w Ustrzykach spotkaliśmy się tam na kawie, na krótkiej rozmowie i moja żona mówi do mnie: słuchaj, wiesz, temu człowiekowi tak dobrze z oczu patrzy. Zrobił dobre Gieniowi wrażenie. Patrzy, tak. Dobre wrażenie i no wiadomo, człowiek już owiany jakąś tam sławą, a skromność jego była tak naturalna, że naprawdę zaimponował nam. No i tak to się stało. No. I bardzo się cieszę z tego, że też poprzez to, że gram w zespole KSW, mogłem też zaprosić, czy zaprosiliśmy do współpracy moich kolegów z zespołem Matragona. Myślę, że ta współpraca będzie się jakoś układać i będzie akceptowana przez słuchaczy zespołu KSW. No już jest akceptowana. Panowie, 40-lecie w tym roku KSW, to od słuchaczy mieliście mnóstwo życzeń, ode mnie też. Przypomnijmy, kiedy ten najważniejszy koncert z okazji 40-lecia? Ten uszczycki typowy, coroczny. Mhm. 18 sierpnia, prawdopodobnie godzina 20. do 23. Nie ma żadnych supportów, zaczynamy o 20 i lecimy do końca. I kręcimy w 4K. Kręcimy w 4K. Dźwięk będzie rejestrowany, obraz będzie rejestrowany, także będzie można go później powtórnie obejrzeć. Konrad, Gieniu, dziękuję bardzo za przemiłą audycję, przemiłą atmosferę i świetny kontakt ze słuchaczami. Na koniec Matragona. Konrad, co to będzie? To będzie taki enigmatyczny utwór o enigmatycznym tytule Acheron i na zakończenie, już na dobranoc, Wschody i Zachody. Jest to pierwszy utwór Matragony, który powstał 24 lata temu. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dzięki za wytrwałość do tej pory. Dziękujemy bardzo.